nowy do wysadzenia. Urodziłem się tutaj w Bitzbarku, więc jestem typowym bitzbarczaninem. Szkołę podstawową ukończyłem. Później rozpoczął się etap nauki w szkole średniej, więc rozpocząłem naukę w Technikum Rolniczo-Łąkarskim, które później oczywiście rzuciłem, ponieważ nie ciągnął mnie ten kierunek. I od roku 1969 już wyjechałem z Bitzbarka i czynnie związałem się już z dobrym miastem. Tam do szkoły chodziłeś? Tam do szkoły poszedłem, do zasadniczej szkoły zawodowej w klasie tokarz. A powiedz mi, gdzie mieszkałeś? Dojeżdżałeś? Tak. Przez okres 3 lat dojeżdżałem autobusem do szkoły właśnie, do dobrego miasta. Później już, bo po okresie szkolnym zamieszkałem w hotelu robotniczym. Też przy Warfamie, tak? Ten hotel, tak, przy Warfamie, który istniał. A jak to się stało, że się związałeś z Domem Kultury Zakładowym, Klubem Fabrycznym, wtedy tak się nazywało w Warfamie, skąd Ciebie pamiętam? No tak, jak w 1969 roku poszedłem właśnie do szkoły, no to było jak gdyby tak obligatoryjne, bo ruch artystyczny przy klubie właśnie, Warfamy istniał i dosyć prężnie działał. Wtedy wszystkie imprezy jakieś kulturalne czy inne nawet odbywały się właśnie przy Warfamie. Każdy liczył na ten zakład. Tak cała kultura się odbywała i kręciła wokół Warfamy. Powiedz mi, kogo pamiętać z tamtych czasów, zespołów? Ja Cię pamiętam właśnie zespołów. O, to właśnie rozpoczynałem. Zawiązywaliśmy zespół tak dosyć dziwnie, bo tak na dwie tury jak gdyby rozłożone to było. Najpierw powstał zespół taki o kształcie, o profilu ludowym bardziej. Śpiewały zespół dziewczęcy był. No i tutaj my instrumentaliści, Zbyszek Gębicki, Janusz Koniecek, Jasiu Duda, Jurek, świętej pamięci już nieżyjący, Jurek Połoniewicz. Z tym, że powiem w ten sposób, że jeżeli chodziło o dany instrument, na którym kto będzie grał, to taki paradoks, bo Jasiu Duda zaczynał na perkusji, a Jurek Połoniewicz jako ostatni do zespołu przyszedł na basie. Ale to są już szczegóły. Powiedz mi, Janusz Koniecek był z Bitzbarka również. Tak, on naprzeciwko tutaj nie mieszka. Czy jeszcze jakieś osoby z Bitzbarka były? Z Bitzbarka nie było już więcej. Nie było więcej, tylko tutaj. Dojeżdżających tak, do Warfamy, w ogóle do szkoły był. O, prawie pół autobusu zawsze było zajęte. No pani Kotecka, bo waszą była kierownikiem. Tak, i nasz kierownikiem artystycznym właśnie naszym szkolnym była właśnie pani Janina Kotecka. Ona prowadziła również zespoły taneczne. Pamiętasz kogoś z tamtych czasów, dziewczyn? No nie tylko zespoły taneczne, recytatorskie i te warmińskie kurlandki. Tak, to... Warmińskie kurlandki to było widowisko. Tak, ale to... No, ale to jako ludowy. Jako ludowy. Ona była całym kierownikiem tak. Świetlicy szkolnej, prawda? No kogo pamiętam? Pamiętam Gienię Koczan,
Hele Koczan, Basier Vogt. No, obraz staje przed oczami, ale już nazwiska ulatują z pamięci. Daj, dziewczyny, obraz został, tylko nazwisko nie ma. Ela Bójko. Dobrze, Karol. Teraz już przejdźmy do naszej Konkordii. Jak to się stało? Dlaczego wstąpiłeś? Przecież to jest zupełnie inne. Grałeś muzykę rozrywkową, młodzieżową, a tu raptem taka churalna, bo najpierw był chór, typowo kościelna muzyka, Mozart, Brunot. No tak. No jak to? W życiu bywa. Człowiek dojrzewa i potrzebuje czegoś nowego. Granie samo, takie granie, tak przysłowiowo mówiąc, do kotleta, no czasami już się nudziło. Chciało się czegoś więcej. No akurat tak się stało, że organizowałeś chór w Bazylice. No i tak się stało, że roznosiłeś opłatek i zaproponowałeś, że tworzysz chór i tego. Dla mnie to było nowo. No, widzisz, nawet nie pamiętam, że cię zaprosiłem. I poszedłem do tego chóru. Aha. A co się motywuje? Nie, powiedz inaczej. O której najwcześniej wstawałeś, żeby dojechać na próbę do dobrego miasta? No, bywało i za 24. Już pobudka. No, już pobudka. A co cię motywuje do takiego wstawania wczesnego? Lubię wcześnie rano tak czasami wstać i uważam, że wieczorne próby, one może nie tyle dają, bo poranna próba taka jest bardziej twórcza. Wieczorny człowiek już jest zmęczony. Tak, wieczorem nie wydaje mi się, masz rację, a do kapeli to zaraz do kapeli jeszcze przejdziemy. Powiedz mi, jakie chwile zapamiętałeś takie najmniejsze z Konkordii? No początkowo fajnie. Chór był no, jak zwykle dobry, bo i nauczyciel wcale niezły. No repertuar. Ciągnął mnie repertuar gregorianki, a szczególnie śpiew na cztery głosy, no to jest już jakiś stopień trudności i tutaj mnie to tak kręciło. Śpiewałeś z którym gregoriankę, myszę łacińską po łacinie? Tak. Czyli miałem tak, słynną gregoriankę. No. Słuchaj Karol, ale mi chodzi o chwile, gdzie spędzone wspólnie razem, czy wyjazdy, czy jakieś inne. Piękne są wyjazdy. Człowiek się bardziej poznaje i wyjazdy na Litwę. Które tak zapamiętałeś? No szczególnie wyjazdy na Litwę. No i tutaj przecież jeździliśmy po różnych kościołach, śpiewaliśmy. A gdzie zapamiętałeś któreś śpiewanie Konkordii? One wszystkie były fajne i takie no podniecające może nawet. No bardzo mi się podobał biskupcu pomorskim. Aha, tak. Tam żeśmy śpiewali i tu mi się to podobało. Gdzieś w ogóle inne strony. No, trochę ładnie tak, Konkordia była odbierana. Tam. No i ładnie tak, ludzie ładnie odbierają. A teraz przejdźmy, bo nie, żeby nie za długo to było, do kapeli. Przy Konkordii działa też kapela i taka estrada i kapela. A ten repertuar, dlaczego taki? Dlaczego chciałeś grać w kapeli? To jakby powiązane było, bo chór wyjeżdżał na Litwę i podczas powrotu te pieśni, piosenki, które przy akompaniamencie akordeonu żeśmy śpiewali w autobusie, no bardzo, bardzo tak mieć jakoś tak tego, że można zawiązać zespół i tego, no ja się zwróciłem do ciebie i pomyślałeś, bardzo, bardzo fajnie pomyślałeś i stworzyliśmy taki zespół. Szczególnie no, z nastawieniem właśnie takim, że będą to piosenki starowileńskie,
taki starszy okres, bo nawet przecież śpiewaliśmy piosenki takie, które... Naszych rodziców jeszcze. Jeszcze naszych rodziców, gdzie teraz obecnie nie są w ogóle znane nawet. Tak, powróciliśmy do młodych lat jeszcze, do młodych lat naszych przodków. Tak na zakończenie. Czego byś życzył Konkordii? Oj, fajnie. Życzyłbym jak najwspanialszej pracy i pokonywania tych takich barier, trudności w utworach, zaśpiewania takich utworów, które kiedyś Konkordia na początku śpiewała, no, takie jak Alleluja, Ave Verum Corpus. Piękne pieśni. To jest marzeniem każdego chóru, żeby w ogóle to zaśpiewać. No nie każdemu to wychodzi. No. Tak, były głosy. Nie jeden chór zęby zjadł przecież na... Byliśmy młodzi, były głosy. Tak, inne młode głosy i inne głosy. Tak, teraz zmieniamy repertuar, dostosowujemy do naszego troszeczkę wieku i będziemy musieli jeszcze nadal go zmienić, ale to czas okaże. Dlaczego nie wybrałeś Litwaga Warmińskiego, kiedy tutaj tyle się teraz dzieje? Obecnie tak. Powiem, ale więcej niż w Olsztynie. Tak, ale obecnie tak, ale poprzednio, no między innymi w 69 roku po prostu ja zaczynałem już strykać na gitarze tam coś tam. Próbowałem sam stroić gitarę, co wcale nie wychodziło. Patrzyłem na układ stroików, tylko w jakim poziomie, położeniu są i ten. Ale no, dowiedziałem się właśnie, że w Dobrym Mieście prężnie klub zakładowy działa. I to właśnie też taka była przełomowa decyzja. Ja też pamiętam te czasy, gdy występowałem i reprezentowałem Litwak Warmiński, co teraz współczesny starosta przypomniał mi na naszym występie kiedyś Konkordii mi, że te czasy też pamięta, te turnieje miast. No stało się odwrotnie. Kiedyś oni jeździli do nas się uczyć, jak się kulturę uprawia, a teraz my możemy tylko pozazdrościć i chyba już ich nie dościgniemy. Coś się tak obawia. Tak, tutaj to może też był taki błąd Dobrego Miasta, że po prostu Dobre Miasto jako miasto nie miało swojego lokum, nie było domu kultury prawdziwego, takiego jak był w Litwaku. Tak, o Karolku dużo by mówić o przyczynach. To społeczeństwo doceni, nie my, dlaczego jest tak, a nie inaczej z naszą kulturą w mieście i co zrobić, żeby było lepiej. A więc czego Konkordii życzysz? No wszystkiego najlepszego na dalszym działaniu, no przyjemnego śpiewania, oby przyjemność śpiewania pozostała tak w nas samych, no. No tego bym życzył. Ja też życzę, żeby entuzjazm pozostał wśród ludzi ten, który... No tak, no, zwłaszcza, że nikt na próbę nie przychodzi z musu, przychodzi po to, żeby po prostu śpiewać. Dzięki Karolek za te lata wspólne z zespołem Konkordią, a jesteś prawie od początku z małymi przerwami. No prawie, to znaczy wyjeżdżałem do Kanady w 90 roku, no i później już jak mieszkałem w Litwaku, trudno było dojeżdżać i dopiero później jak auto sobie kupiłem, no to dobrze, że wróciłeś z tej Kanady i gramy dalej. I gramy dalej. Dzięki bardzo, do usłyszenia. No, do widzenia. Thank you.
Thank you.